Zdrawstwujcie. Jeśli chodzi o rewolucję rosyjską, bo rozmowa niedawna, dopiero co właściwie, przeprowadzona z moim konserwatywnym kolegą Krzysztofem Łukszą, który stara się polski konserwatyzm oczyścić z ofizmów i robi inne fajne, bardzo pożyteczne rzeczy. Polecam jego kanał Krzysztof Lech Łuksza. No Zagadnął mnie o m.in. rewolucję rosyjską, o Mikołaja II i tak dalej, i odkryłem ze zdziwieniem, że nie mam filmu oddzielnego o rewolucji rosyjskiej, więc chociaż taki mały filmik pokazowy, że tak powiem, gdzie kilka moich przemyśleń na ten temat będzie. Zobaczcie, ja jestem ubrany jak oficer carski tak? z drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku. Były też także upiory, Białe i tak dalej, rozmaite inne tego typu rzeczy. Były też normalne czapki z Daszkiem, oprócz tych obozówek, którą mam na sobie XIX wieczną, jeszcze w stylu. Tutaj mamy z kolei jak stroje, które nam się kojarzą z rewolucjonistami Lenina, czyli tak zwane budionówki. One weszły właściwie dopiero, kiedy oni już byli u władzy. A planowane było to jeszcze za carów, dlatego one mają, zwróćcie uwagę, mają kształt czapek średniowiecznych i wczesno-nowożytnych piechurów, na przykład z czasów Iwana Groźnego itd., nawiązanie do hełmów z tamtych czasów. Więc budionówka zaczynała jako carska czapeczka nawiązująca, żołnierska nawiązująca do Pradawnej historii Rosji, i można powiedzieć, że szukanie takiej czapki typowo rosyjskiej pokazywało, że w drugiej połowie XI wieku um, Rosja Carska um, bardzo mocno się konserwatyzuje, szuka odpowiedzi na niemiecką Haube. Po takich rzeczach widać też bardzo wyraźnie tą konserwatyzację, można powiedzieć, Rosji, to, że Rosja się czyni bardzo, bardzo konserwatywną, bardzo, bardzo zamkniętą na, i to jeszcze tak po bizantyjsku, prawda? więc mamy ten, ten ruch ku, tak jak Niemcy mają ruch ku tej niby i prawdziwej germańskości z tą swoją piekielchałbą, to ci mają ruch ku tej, ku tej armii Iwana Groźnego. No dobrze, ale to tyle o ubiorach, a ubiory to nie wszystko, ale chociaż po ubiorach ich poznacie, ubiory manifestują przekonania polityczne szybciej niż hasła, bardzo często. W każdym razie, Rewolucja Rosyjska była e, całkiem dobry film o Rewolucji Rosyjskiej. Zrobił niezgadniecie kto człowiek, którego niedawno e, musieliśmy mocno skrytykować za mocne onucowanie i brixowanie czyli opowiadanie, że niby grupa Brix taka jest zwarta grupa, która się wspiera, co jest nieprawdą. I która jest ważniejsza niż grupa G7, to jest nieprawdą, czyli Zbigniew Dylewski. W swoich lepszych czasach Zbigniew Dylewski zrobił bardzo dobry film o rewolucji rosyjskiej, zauważając kilka rzeczy, które powinny być oczywiste, ale nie są oczywiste, ponieważ jest dużo, no niestety, głównie prawicowych e, odklejeńców, którzy opowiadają różne głupotki. Pod tytułem, na przykład, że Rosyjska Rewolucja. Albo obie, czyli lutowa, ta, która wyniosła do władzy Kieryńskiego i eserowców yy, i to jego skrzydło Trudowików i pozostałych socjalistów, rewolucjonistów, czyli eserowców. I ta październikowa, przynajmniej według yy, kalendarza Rosjan, bo u nas to jest listopadowa, na przykład, która yy, wyniosła do władzy Lenina w wyniku zamachu stanu, więc to była raczej kontynuacja rewolucji niż druga rewolucja. Obie te rewolucje, albo przynajmniej ta Leninowska, zwłaszcza ta Leninowska, jest taka teoria, że była inspirowana z zewnątrz, prawda? I w związku z tym. No i po co piszesz coś takiego? Przecież mówię, że to jest pomoc naukowa, tak? W tym przypadku, i po co piszesz takie rzeczy, Jacek Smar? Po co piszesz takie rzeczy, nie? Uprzedzony jesteś. Ja wiem, że o mnie się mówi różne głupie rzeczy, ale yy, to już trudno. Natomiast yy, może dlatego, że lubię prawdę, a nie lubię powielać mitów. W każdym razie jest taka teoria, yy, że Zachód albo, yy, am, albo międzynarodowi Żydzi finansowi, albo yy, Amerykanie, albo Niemcy inspirowali rewolucję, przynajmniej tą leninowską inaczej by jej nie było to jest nieprawda nie można czegoś takiego założyć dowodem rzekomym znaczy coś takiego jest to, że wśród ludzi, którzy prowadzili rewolucję rosyjską, był nieproporcjonalnie wysoki zwłaszcza tą leninowską, był nieproporcjonalnie wysoki stopień ludzi o no jakby to powiedzieć Pochodzeniu innym niż rosyjskie, tak, Gruzinów, um, Gruzinów, zwłaszcza Polaków, Żydów i tak dalej. Um, oni rzeczywiście dominowali i Dylewski słusznie na przykład w swoich lepszych czasach mówił, że to dlatego, że oni po prostu umieli czytać, bo przeciętnie oni to były ludność mniejszościowa, ale bardziej miejska, bardziej. Wykształcona i oni po prostu umieli, umieli czytać, żeby te biuletyny socjalistyczne rozpropagowywać, żeby to wszystko tutaj załatwić. No i teraz można powiedzieć, że rzeczywiście Kireński reprezentował bardziej Rosjan, oni bardziej myśleli o uwłaszczeniu chłopów. Przede wszystkim Kireński uważał, że nie ma wrogów na lewicy, się okazało, że jednak ma, więc patrzył tylko na intrygi carskie i tych, tych kół, a nie patrzył na lewo i Lenin to wykorzystał, to jak wiadomo. No i rzeczywiście Kiereński może się wydawać taki bardziej rosyjski, bo myślał o chłopach, o chłopach, podczas gdy Lenin był taki importowany w tym sensie ideologicznym, bo mówił o Marksie, Marks mówił o robotnikach, a nie o chłopach. Marks w ogóle uważał, że w Rosji nie wybuchnie rewolucja, bo, bo nie ma robotników, bo jest za mało fabryk. To tak nie do końca, no. Było kilka fabryk putiłowak, do których e, mógł jeździć Lenin i przekonywać o se, sensie rewolucji socjalistycznej. Poza tym, Lenin tak mocno pozmieniał nie, nie do poznania, pozmieniał myśl Marksa, że ona się nadawała już do warunków rosyjskich i do industrializacji jednocześnie. Także tak to, tak to zamataczył, żeby, żeby było dobrze. Natomiast. E, mm, Natomiast no, ten nadmiar cudzoziemców wynika głównie z tego, że Rosjanie, jeżeli Rosjanin był jakiś, to najczęściej to był analfabeta. Jeżeli był wykształconym Rosjaninem, to najczęściej dla niego administracja carska jakoś tam dostępna była, jakaś tam kariera dostępna była. Jeszcze był Niemcem Bałtyckim też jeszcze. Niemcy Bałtyccy to była taka perła w koronie carskiej. Oni byli bardzo wierni i bardzo trzymali z carem zawsze ci baronowie, Kurlandzcy i tak dalej, no i oni um, byli raczej antyrewolucyjni. E, natomiast inne mniejszości e, rosyjskie, no to one były zainteresowane żywo tym, żeby ustrój się zmienił i dlatego się tym interesowały. I to nie jest tak dlatego, że Lenin przyjechał, e, został wypuszczony jak gangrena przez Niemców z aresztu, e, tylko tylko po prostu, um, tylko po prostu no, został rzeczywiście potraktowany jako broń biologiczno-ideologiczna, można tak powiedzieć, ale bez niego też rewolucja by mogła wybuchnąć, ta październikowa też, ponieważ takich różnych dzierżyńskich, trockich, czyli właśnie Pola, Polak dzierżyński, który zamordował kogoś w pojedynku, yy, wiadomo, nielegalnie musiał uciekać, yy, trocki i takie inni dziwni ludzie, oni yy, no, i tak takich ludzi było dużo. Tak? Lenin sam miał pochodzenie przede wszystkim rosyjskie, chociaż tam się można dopatry dopatrywano się genów szwedzkich, nawet tatarskich i żydowskich itd. Ale generalnie rzecz biorąc wynikało to z tego, że taki Rosjanin, Rosjanin, taki prawdziwy, ruski, że tak powiem, to on był albo zadowolony, albo trzymał, albo, albo, nie, albo nie umiał czytać, więc nie nadawał się na Polityka działacza socjalistycznego, albo i, albo i ta propaganda po nim jakby spływała, albo był raczej rolnikiem niż, i chłopem niż, niż robotnikiem w mieście wielkim, albo no, ewentualnie z może. Więc tak to, tak to wyszło. I stąd są te wszystkie bajki rewolucji antyrosyjskiej, że niby prawdziwy Rosjanin to kochał Cara Mikołaja. I że to wszystko to zły Zachód, oczywiście to, co zawsze wiadomo, zawsze jechane, że Rosjanie to są dobrzy, tylko ten Zachód im przeszkadzał, i tak dalej. Dowodem na to mają być jakieś wielkie sumy wsparcia dla Lenina z Zachodu, ale które rzeczywiście miały miejsce, ale po tym jak Lenin już zaczął odnosić sukcesy, ponieważ wszyscy uważali, że nie może być gorszy reżim niż Carski. No, pomylili się, ale uważali, że nie da się zrobić gorszego ryżu mu niż carski. Ja oczywiście w, w rewolucji rosyjskiej mam problem, ponieważ ja nie mam z kim tam trzymać. W rewolucji francuskiej wiem z kim trzymać. Lubię Mirabeau, lubię Lafayettea, lubię po prostu fejantów, umiarkowanych rewolucjonistów, a tutaj nie wiem, no z Kiereńskim mam trzymać, no Kieryński Dobrze, że chciał wprowadzić ustawy antyobszernicze i uwłaszczyć chłopów także majątkowo, żeby oni mieli coś, a nie tylko wolność, którą nie wiedzieli, co zrobić i biedę. Zresztą to jest w ogóle w Rosji tak naprawdę zniesiono pańszczyzna dopiero w latach 1880, ponieważ w 1867, jak ją tam zniesiono, rzeczywiście niby to tak naprawdę kazano nadal im wypełniać zobowiązania jeszcze wiele lat i zarządcy zajęli miejsce, zarządcy i zajęli miejsce feudałów i to wszystko tak naprawdę dopiero w, w, pod koniec lat 80. się rozwiązało, więc rolnicy byli biedni, nieoczytani, walczyli, żeby przeżyć i nie mieli czasu nawet się bawić rewolucję, więc... A, tak to wyglądało. Więc, no więc z Kireńskim powiedzmy, że trzymam. No i Kireński, no żałuję, że Kiereński. Rozmawialiśmy z Marcinem Strzyżewskim też, czy Rosja mogła być kiedyś liberalna. No to y, o, on się ze mną zgodził i rozmawialiśmy o tym, że Borys Godunow y, szansa na liberalizację Rosji, potem Długo Nic i Kireński, tak? kilkaset lat Nic i potem Kireński. Także tak swoją drogą Borysa Godunowa załatwiliśmy my naszymi intrygami w XVII wieku, więc sami się przyczyniliśmy do tego, że Rosja nie jest liberalna. No i potem można powiedzieć, że drugi raz przez Marklewskiego Dzierżyńskiego. No ale dobra, w każdym razie więc, więc tutaj. Dlaczego mówimy tylko o wkładzie Zachodu, a nie mówimy na przykład o winie Polaków też za radykalizację rewolucji rosyjskiej, żeby można niejedno powiedzieć? W każdym razie, dlaczego zawsze tylko Zachód i Żydzi? Dlaczego nie widzimy Marklewskiego i Dzierżyńskiego? Przecież oni grali pierwsze skrzypce w tym też. Więc. Zachód po prostu myślał, że nie może być gorzej, ale jak Lenin przesadził, to przecież Zachód mnóstwo pieniędzy zużył, żeby ratować Rosję Carską. Francuzi mieli ogromne obligacje od czasu Trójporozumienia, jeszcze od czasu awansowania Rosji do członka Ententy, kiedy Aleksander III się pokłócił z Bismarkiem i się skończyła ta ściema wobec Rosji Bismarka. To polecam film pod tytułem Bismarck nie był aż tak mądry, jak myślicie. To Aleksander III poszedł do Francuzów. Francuzi oczywiście z otwartymi ramionami, bo chcieli się zemścić za wojnę francusko-pruską, która nie wyszła po ich myśli. No i w związku z tym Francuzi zaczęli bardzo mocno inwestować w Rosji, i Francuzi mieli mnóstwo obligacji carskich, więc oni ratowali cara. Cara ratowali też Amerykanie i mnóstwo innych potęg, próbowało coś zrobić, żeby Lenina jednak utrącić, bo było widać, że Lenin jest jednak bardzo radykalny, a podobnych kroków przeciwko Kireńskiemu nie było, bo Kireński nie był radykalny, taki i e, wydawało się, że Poza tym, Kierański był za tym, żeby kontynuować wojnę z Niemcami w I wojnie światowej, a Lenin i Trocki tą z, natychmiast zakończyli, tą wojnę, bo oni uważali, że w ogóle nie ma wojen, tylko jest wyzysk robotników, a wojny to burżuazyjny wynalazek. <laughs> tak. Później się okazało, że Związek Radziecki też jest bardzo dobry w prowadzeniu wojen. No ale. Także, także tutaj zachód ty, tych, tych wpłat dla Lenina jest znacznie mniej niż tej działalności zachodu antyleninowskiej no, pod każdym względem, tych inwazji przecież na Syberię, żeby wesprzeć tych wszystkich Wrangla, Kołczaka, Judenicza i tak dalej, tych generałów carskich. Więc to się po prostu nie, te, te teorie o tym, że jest rewolucja antyrosyjska, tak zwana, tak jak jest rewolucja antyfrancuska, bo to są takie dziwne składniki jakieś dziwne pomysły, w których nasi niektórzy konserwatyści lubią się taplać jakieś antyfrancuska rewolucja, antyrosyjska rewolucja że to wszystko jakieś. W przypadku Francji antyfrancuska rewolucja miała polegać na tym, że prawdziwa Francja to jest ta katolicka, monarchiczna. No tak, ale jak władca jest głupi, jak, Le, jak Ludwik XVI, no to który się nadawał raczej dla, na zegarmistrza i cieśle niż na króla, no to tutaj spustego Salomon nie naleje. Natomiast rewolucja antyrosyjska miała być niby antyrosyjska, że niby Zachód ją. Sponsorował czy coś, no to Zachód znacznie bardziej sponsorował jej zwalczanie niż ją. Więc to się nie trzyma kupy. A chociaż widziałem kilka książek na temat tego, że Rosji rozwój został zakłócony przez rewolucję sponsorowaną z zewnątrz, i tak dalej, i że to nie tylko Niemcy, którzy mieli oczywisty interes w tym, bo byli przeciwnikami Rosji w I wojnie światowej, ale także i Amerykanie i inni, którzy zazdrościli tego, że Rosja od lat 1880. jest największym producentem żywności, że to zawsze Amerykanie się bardzo denerwowali i zapominają dodać, że największym producentem żywności obok. Stanów Zjednoczonych, więc um, chybaż tak Rosja nie zagrażała tym interesom, a poza tym jak Rosja miałaby zagrażać interesom, skoro Amerykanie sami weszli do trójporozumienia, której była też Rosja, więc i trochę ją zastąpiła, jak Rosja wymiękła w 1917, to wreszcie Woodrow Wilson przekonał Amerykanów do wejścia yy, w miejsce Rosji w pewnym sensie, tak, czyli ale to nie było na zasadzie, że oni nienawidzą Rosji i dopiero teraz wchodzą, tylko raczej na zasadzie, że kurde, zaraz Niemcy wygrają. To może lepiej coś takiego, a, nie? a wcześniej wydawało się, że ta wojna światowa z perspektywy amerykańskiej się zakończy jakimś tam patem i będzie w miarę okej. Okay. Bo to trzeba wszystko dynamicznie rozważać, a nie na zasadzie, że każdy ma pomysł cały czas taki sam, bo to tak nie jest w historii. Cały czas to się zmienia, ludzie obserwują, czy musimy wkroczyć, czy jeszcze nie, czy się rozmyje po kościach. I tak dalej. Mikołaju II jeszcze kilka słów. O Mikołaj II, ja czytałem jego pamiętniki, jego interesowało wyłącznie odwiedzenie cerkwi takiej, odwiedzenie cerkwi tamtej, Sobór Świętego Kurde Andrzeja, Sobór Świętego Kurde Iskandera, Sobór Świętego, Sobór Świętego, Sobór Świętego. To byłby dobry konserwator zabytków albo ksiądz, a nie car. Jego związek z rzeczywistością, był jeszcze dużo słabszy niż u Ludwika XVI. To był dużo, wie, dużo gorszy e, władca niż e, tutaj ta, e, -niż, niż, niż Ludwik XVI jeszcze, e, e, tutaj ta, 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 ten kaliber władców rosyjskich się ciągle zmniejsza. Tak, mamy Aleksandra I, który bawi się w liberała, ale ostatecznie wygrywa tendencje przeciwne, e, potem mamy jak, jak się już widać, że wygrają, jak zmarł, to już było widać, że no, zostaje tylko Mikołaj, więc dekabryści próbują w 1925 odbić to w drugą stronę. I myślą, że Konstancin stanie po ich stronie i to się nie stało. Potem mamy Mikołaja I, który stracił Krym, stracił wojnę krymską, przegrał i osłabił Rosję. Mikołaj I bardzo słaby władca. No i. Tutaj mamy, mamy Aleksandra II, który był całkiem zdolny i Aleksander III, który był brutalem, antysemitą i świrem, ale też był w miarę zdolnym politykiem. No i potem Mikołaja II, najgorszy z wszystkich carów tych ostatnich, um, który łączy w sobie wszystkie wady bizantynizmu Mikołaja I., Właśnie dlatego za Mikołaja zaczęto kombinować też właśnie mocno z tym budionywkami, tym stylem tej dawnej rusi, żeby cofnąć właściwie, tak naprawdę Piotra Wielkiego i jego westernizację Rosji. Także, także po prostu, no, ja się wcale nie dziwię, że Mikołaj II został obalony. Trudna sytuacja, wojna. Pierwsza, więc to się aż prosiło. To jest bardzo naturalne. Ja się mniej dziwię, że Mikołaj II został obalony niż, że Ludwik XVI został obalony. Także tutaj żadnego spisku. Zewnętrznego absolutnie nie było trzeba. Mikołaj II był kompletnym odklejeńcem i nie zrobił dla Rosji absolutnie nic. Interesowały go tylko urodziny ciotki Anastazji, urodziny tam kogoś, urodziny kogoś albo wizyta w Soborze takim. No mówię, konserwator zabytków, kurde, i organizator imprez rodzinnych, a nie car. Więc y, zmieniał jak rękawiczki ministrów, żadnemu nie dawał wystarczającego wsparcia, żeby oni mogli jakąś reformę przeprowadzić. Chociaż mieli ostrzeszenie w postaci wojny rosyjsko-japońskiej i rewolucji 1905 roku, to tak naprawdę głównie ściema zaproponowano między innymi Polakom w 1905, 6, 7 między innymi Roman Dmowski z tego skorzystał, żeby zostali deputowanymi, wydawało się, że będzie jakaś demokratyzacja, ale się potem okazało, że to tylko taka ściema, więc no więc co mieli ci Rosjanie zrobić? No tylko obalić Mikołaja no. I, i gdyby utrzymał się Kireński, a nie nastąpiła stoczenie się w otchłań leninowską no to można by powiedzieć, że good job, no ale niestety w Rosji, tak jak w Iranie u Khomeiniego rewolucja została ukradziona przez jej najgorszy element, także tak to, tak to wygląda. No nic, to tyle, kilka słów o rewolucji rosyjskiej. Pamiętam, że kiedyś ktoś prosił, tym ja myślałem, że ja już nakręciłem film o rewolucji rosyjskiej. A, a jeszcze jedna myśl, która mi się wydaje ciekawa, ja zrobiłem swego czasu um, taką, um, taką taki film Rosja przed 1863 i po. To, to tam też trochę takich myśli miałem. I kiedyś robiłem recenzję książki Pipesa, Rosja Carów. I Pipes mówił o tym, że Rosja Carów w dużym stopniu, Rosja bolszewicka w dużym stopniu była kontynuacją. Nie chodzi tylko o czapeczki, które tylko po prostu krasnąją zwiezdę naklejona. Natomiast była kontynuacją Rosji Carskiej ale ani carscy nie lubią tego przyznać, ani y, komuniści, spadkobiercy bolszewików nie lubią tego przyznać, że te totalitarne tendencje Mikołaja II, y, totalitarne tendencje Mikołaja I i tak dalej. Rosja była co prawda mało urzędników, to prawda, mało było tej ochrony, ale prawo było bardzo w każdej guberni inaczej przestrzegane lub nie przestrzegane. Y, y, bo tyrania nie polega na tym, że jest dużo urzędników, tylko tyrania polega na tym, że prawo nie działa i można je nadinterpretować i można je naginać, do urzędnik może nawet nieliczny, naginać to. I nieważne, że było mało agentów ochrony, a potem było dużo agentów Czeka, na przykład i NKWD. To niewiele zmienia. Tutaj jest ten brak poszanowania dla prawa, ta arbitralność to jest rosyjskość i ona jest kontynuowana. Mimo zaklęć ludzi, którzy kochają rewolucję październikową, a nienawidzą caratu i tych, którzy odwrotnie. Specjalnie mataczą, żeby nie zobaczyć bardzo no, tego, że jak pisze Pipes w Rosji, Carów, Rosji nigdy nie szanowano prawa i nic dziwnego, dlatego diekabryści się zbuntowali, bo oni próbowali coś w tym zrobić w 1825 w tej sprawie. Się naoglądali w Francji napoleońskiej, która jak konała, i um, wiedzieli, że można inaczej. No, ale no, to była kontynuacja bezprawia carskiego, więc um, tutaj nie ma specjalnego, specjalnych niespodzianek. No, szansą był Kiereński, szansą byli dekabryści, szansą był Piotr Wielki, gdyby był trochę mniej autorytarny, a bardziej konstytucyjny. No, tych szans trochę jest. tak, Jest ten te pseudo-reformy Katarzyny II, które mogły się okazać reformami rzeczywiście, ale się nie okazały, ponieważ się okazało, że ona zwodziła tego nieszczęsnego Nikite Panina, który się jako ambasador w Szwecji zorient... nauczył wolności. To ona. No, tak naprawdę nie miała wcale zamiaru wprowadzić parlamentu ani tak zwanego nakazu, czyli systemu praw, i tak dalej. Więc w Rosji jest bardzo dużo takich nieudanych reform w tą stronę, jaką byśmy sobie e, życzyli. Y, no, no i tak to potem się niestety y, kończy, prawda? Więc y, y, tutaj ktoś mówi, że kapitał francuski wymuszał praworządność. Kapitał francuski podczas I wojny światowej i przed I wojną światową trochę wymuszał praworządność na Rosji, ale nie do tego stopnia, żeby, było, żeby to zrobiło prawdziwą zmianę. Po prostu carat działał tak źle, jak, jak tylko mógł, że tak powiem. No i nie dziwnego, że rewolucja wydawała się dobrym pomysłem bardzo wielu ludziom, zwłaszcza mniejszościom etnicznym, którzy, które padała ofiarą, bo się często mówi o tym, że w Wiktoriańskiej Anglii, jak można było wybrać urzędnika yy, Anglika czy Irlandczyka, wybierano Anglika i Irlandczyk musiał jechać do Indii albo do Afryki, żeby tam imperium rządzić, bo w Londynie go nie chciano ani w ogóle nieść bliżej. Yy, no to w Rosji było jeszcze dużo gorzej. Tak? Musiał być Ruski, musiał być szlachcic, dworianin, a jak nie, no to przynajmniej jakiś taki dobry, ruski mieszczanin czy coś. No i wiadomo, że wtedy tam ci mniejszościowcy no, widzieli raczej lepszą, ale nie tylko mniejszościowcy, widzieli lepszą ofertę w Kireńskim czy w Leninie. No i w przypadku Kireńskiego mieli rację. Także tak to, tak to wygląda. Także Szkoda, że Kiereńskiemu się nie udało, szkoda, że Lenin y, ukradł tą rewolucję, i, i tyle. Ale na pewno nie można powiedzieć, że to jest rewolucja inspirowana z zewnątrz, ponieważ y, chyba, że w przypadku Kiereńskiego, ale Kiereński był bardzo specyficznie rosyjski, on, to, to tak nie do końca. Natomiast w przypadku Lenina na pewno nie. Jak tylko odkryto, kim Lenin jest, to wszystkie właściwie państwa go zwalczały wszystkimi możliwymi sposobami zachodnie, Francja, Stany Zjednoczone i tak dalej. Trochę mniej Wielka Brytania, ale też, bo Wielka Brytania się tak aż nie angażowała w to, ale też. Także tak to wygląda. Między innymi wsparcie francuskie i amerykańskie dla nas podczas bitwy warszawskiej też była elementem. Wsparcie francuskie dla Rumunii, wsparcie, mm, w, w, różne kombinowanie tutaj e, przeciwko. Leninowi no, dowodzi czegoś wręcz przeciwnego, a mimo to są różni dziwaczni konserwatyści w Polsce, którzy mówią o rewolucji antyrosyjskiej, jakoby Rosja sobie spokojnie żyła za cara, jeszcze było dobrze, chociaż nie było, e, i potem zakłócenie. Prawda? Więc, no, ponieważ takie bzdury krążą, no to myślę, że warto je też sprostować. Dziękuję, Walszuja za uwagę.